kraju i za granicą. Uczestnictwo w festiwalach międzynarodowych i światowych pozwoliło członkom zespołu poznać całą Europę i część Azji. Repertuar zespołu jest bardzo zróżnicowany. Poza bogatą prezentacją folkloru kaszubskiego, opisującego piękno kaszubskiej krainy, zespół prezentuje folklor łowicki i krakowski. Zespół Sierakowice jest laureatem wielu prestiżowych nagród, medal Stolema, zasłużony dla gminy Sierakowice, zasłużony dla kultury polskiej oraz nagrody imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej. Zespół składa się z młodzieży oraz osób dorosłych, liczy około 50 osób. Szanowni Państwo, nad zespołem czuwa etnomuzykolog Witold Treder, choreograf pani Irena Warmowska, a koordynuje zespołem Paulina Węsierska. Zapraszam do obejrzenia występu. Na co będą
Thank you.
Wojowniku poświęca prawie cały jeden cel jest poświęcony temu karmu, a bez to zieloni są z tej naszej gminy. I dzonka trzeba złożyć, trzeba i chce. Własne ludzie nie radzi mieć ci, które nas w prześcigu grafie trzyma. I dzonka nie udało się dać z tym postawom. Jemu sygnie dać tyma. I dwa dni później myśl na mailu, albo pieśnia, albo utwór, co tam w tobie chce. I Tomasz od razu da ci coś. No, tym, których tutaj pani wymieniła, którzy się, których trud złożył się na to, aby ta książka powstała, myślę, że ona będzie służyła dobrej sprawie. Bardzo dziękuję pani Emilio. Proszę przyjrzeć. Chciało się pani chcieć coś takiego opracować, co jest naprawdę na miarę dzisiejszych czasów. Jest to nowoczesne narzędzie. Majest smabyczny, pani Emilio, z tego, co pani robi. A chwycy łeb, a pani są to wzorami szczerze z serca, jak pani łezła szkulną, Józefa Kasiewskiego, żeby ten nasz Józek żył i jak my dłazi, żeby on był łyziwony. I musiał powiedzieć, żeby sobie się, że u nas to jest żeby Józek, łydźmy tyłe wszyscy wiedzą, u nas na co dzień sobie. A jak są iść na rozumlacę, co chcą uciec tych nymiś i tym bardziej piszą do nich ksuści, na tej ścieżce nie może was mać robiąc, ale to, żeby ty małych cele to docenieć i tyś z tych ksuśków korzystać. Panie Emilio, i za to chcemy pani płacać. Za to pani robot. Za to, bo to jej drogiej ksuśka, z tego co nie wiadomo. Chcę wam, panie prezentować w imieniu własnym, w imieniu całej administracji, całego samorządu, za tą wspaniałą robotę, jaką pani robi, gdy Kasia widzę. I jak pocele trzeba, a potem mogę w czymś spłynąć, to proszę dać nas, bo to tyś i no ma leży na serce i chcemy, żeby tak było dalej. Jako dyrektor jestem też bardzo dumna z pani osiągnięć. Padły tutaj słowa o miejscu zamieszkania, o ulicy Remusa, a ja się czuję wyróżniona, że to spotkanie odbywa się właśnie w tej szkole, w naszej szkole, że jest pani pracownikiem tej szkoły. Jest pani perłą w naszym zawodzie. Na pewno. Pani Emilio, gratuluję osiągnięć, a zarazem życzę dalszych sukcesów. Rozwijaj swoje talenty, wykorzystaj potencjał wiedzy, siły, chęci, możliwości, pracowitości, doświadczenia dla dobra nas wszystkich. Przytoczę jeszcze słowa patrona szkoły księdza doktora Bernarda Sychty, które myślą, że mówią też o aktywności zawodowej pani Emilii. Kto chce rozpalać innych, sam musi płonąć. Tobie podziękowa za ten dokaz, ja ci ty nam da i za co iść inny głę, za to ja ci to jest człowieka, za to się młodzieżem w jedno macie liczyć, kiedy tej pomocy potrzebujemy, Bóg zapłacił.